Cześć, dzisiaj na prawie cytatu chciałam przeczytać fragment książki Werna, Wyspa Tajemnicza. Została ona wydana w Polsce w 1908 roku i zauważyłam w niej pewne informacje na temat różnych kataklizmów, które się działy chyba w XIX wieku, tak. Co my tu mamy? Może zaczniemy od tego. Huragan w 1865 roku to są okolice naszych powstań w Polsce. Wyrzućcie wszystko, co tylko ma jakąkolwiek wagę, wszystko bez wyjątku i niech się dzieje wola Boża. Rozkąd ten zabrzmiał w powietrzu ponad niezmiernym obszarem spienionych fal Oceanu Spokojnego dnia 23 marca 1865 roku. Być może warto sprawdzić tę datę, co się wtedy działo. Około 4 godziny wieczorem. Czyli też można sprawdzać dzień później. O owym roku, około porównania dnia z nocą, zerwał się straszny huragan, trwający bez przerwy od 18 do 26 marca. Pamiętne są okropne spustoszenia, jakich dokonał wtedy w Ameryce, w Azji i w Europie. Miasta całe obrócone w perzynę, poniszczone lasy, których drzewa powyrywał z korzeniami, ogromne przestrzenie zalane wodą, widzicie, okręty rozbite, rzucone na wybrzeża, może właśnie stąd się wzięły w San Francisco te okręty, których przeszło 100 naliczono, tysiące osób zabitych na miejscu lub porwanych przez trąbę i rzuconych w morze. Oto jakie były skutki przejścia rozszalałego tego huraganu. Przewyższał on srogością straszne trąby i huragany, które tak niezmiernie spustoszyły Hawanę i Guadalupę. Pierwszą dnia 25 października 1890 roku, drugą 26 lipca 1825 roku. Czyli mamy tu potwierdzenie, że nie było jednego kataklizmu, ale była jakaś seria powtarzających się co kilkanaście lat jakichś strasznych kataklizmów, być może naturalnych, być może sztucznych, to znaczy być może ktoś wiedział, jak je wywołać. Mamy więc rok 1810 i pamiętamy z poprzedniego filmu, że spadało wtedy bardzo dużo aerolitów, różnych tam deszczy błotnych i tak dalej, i kamień z nieba. Mamy 1825 rok tak samo i 1865, możliwe, że wtedy się to skończyło, dlatego że większość budynków z XIX wieku, które są właśnie zasypane, datuje się po tej dacie, czyli one niby powstały po tej dacie najczęściej. Szczerze powiedziawszy, nie spotkałam się, no może to był 1863, ale najczęściej jest tak jakby, że historia tyczy się tak do 1860 mniej więcej i od 1860, jeśli chodzi o architekturę XIX wieku, że tak jakby do prawie nic nie powstało, a od nagle powstało bardzo dużo rzeczy w krótkim czasie. Być może dopiero na końcu zaczęto kombinować. No tutaj jest o podróżach balonem, nie ma nic o samolotach. Jest też tam poruszony temat kapitana Nemo. Jak wiemy, autor wzorował się na Polaku. Z pewnością w tej książce znajdziemy jakieś inne informacje na ten temat. Natomiast wydaje mi się, że Werne czasem w swoich książkach umieszczał pewne rzeczy, które opisywały jego rzeczywistość, którą pamiętał jako widz, tak? To znaczy, może jako dziecko, może słyszał opowieści rodzinne. W każdym razie na podstawie tego, co przeżył, pisał swoje książki, czyli nawet jeżeli cała książka jest całkowicie fikcyjna, to warto się jakby przyjrzeć tłu, no, co się działo na świecie, jaka była pogoda, czy spadały jakieś kamienie, to pod tym kątem może warto oglądać. Aha, i jeszcze ważne, jakie technologie on opisuje w swoich książkach. To naprawdę
Naprawdę jest ciekawy autor i bardzo polecam jego książki. No dobrze, przypatrzmy się tym datom. 25 października 1810. W Wikipedii są takie fajne strony odnośnie roków poszczególnych. Czasami są tam ciekawe wydarzenia. No, z Polski to Sąd Kasacyjny Księstwa Warszawskiego, ale to kwiecień, październik, nic do października, w grudniu też nic. O, pruska kasata klasztorów na Śląsku. Ciekawe, co to była ta pruska kasata. Sekularyzacja. Pilna konieczność zapłacenia kontrybucji wojennej nałożonej na Prusy przez Napoleona. Czyli widzicie, my bardzo kochamy Napoleona, ale Śląsk musiał płacić mu różne kontrybucje. Wojny napoleońskie. No dobra. Co tam na świecie? 25 października. To Września to Napoleon. 27 października, czyli tuż po tym, Stany Zjednoczone zaanektowały zachodnią Florydę. Czyli było bardzo dużo działań wojennych w tym okresie. Może nie o wszystkich wiemy. No i to tyle. Zobaczcie, nie ma ani słowa w Wikipedii o tym, że były jakieś katastrofy, ale wiemy z tej jeszcze poprzedniej książki, że jak najbardziej spadała glina i piach, a tutaj nic. Dobrze, dlatego warto też patrzeć na inne źródła. Dobra, sprawdzimy dalej. 26 lipca 1825 roku. Mamy 25 rok. Lipiec. Tutaj jest dekret carski o utworzeniu Warszawskiej Szkoły Rabinów. Ciekawe. W Polsce zniesiono śmierć cywilną, wprowadzona przez kodeks karny Napoleona, funkcjonująca, oznaczała utratę zdolności prawnej i była skutkiem najcięższych kar. Ale została zniesiona. No proszę. Czyli już mamy taki okres powojenny, kiedy już się jakby wszyscy dochodzą do. O, ciekawe, że kiedyś ludzie, zobaczcie, 1825 rok, ludzie żyli 124 lata. Teraz, jak będzie 60, to będzie dobrze. Zwłaszcza wśród mężczyzn, bo pamiętajmy, że to był mężczyzna. Dalej, lipiec na świecie. 30 lipca, czyli blisko tego, odkryto wyspę Maldę. Na Oceanie Spokojnym, zobaczcie, może to o tej wyspie pisał Verne. Na południe od Honolulu. No to by się tak z grubsza zgadzało. Republiki Kiribati. Tak. No wiadomo, że te dokładne daty mogą nie być dokładne, ale ciekawe. No i zobaczcie, tutaj zaraz po tym lipcu jakaś niepodległość od Hiszpanii, niepodległość od Brazylii. Otwarcie pierwszej linii kolejowej w Anglii. No, potem znowu wojna. Wojna widać, że strasznie się kotłuje. O, a tu 12 grudnia zbudowano synagogę Stadt Tempel. No proszę. Tutaj w Petersburgu Towarzystwo Północne. Aha, dekabryści. No proszę, powstali dekabryści, czyli rosyjscy rewolucjoniści, którzy nie lubili cara. Aha, i zobaczcie, Kongres USA zdecydował o wysiedleniu Indian ze wschodnich terenów Stanów i przesiedleniu ich na zachód. Czyli mamy, można powiedzieć, to jest już taki początek zniszczenia ludności indiańskiej na wschodzie. To znaczy, że jest wcześniej, tam pamiętacie, 15 lat wcześniej zajęli Amerykanie Florydę, a teraz już pozbywają się Indian. Ale też pojawiają się w Wielkiej Brytanii związki zawodowe, czyli tak jakby. Widać, że ludzie nie chcą pozwolić na bycie niewolnikami. Dalej, no i ta nasza główna data, 23 marca 1865 plus minus, czyli wiosna. Rozpoczęto budowę mostu łyżwowego na Wiśle we Włocławku.
Dlaczego mostu łyżwowego? Bo wszystkie inne były zniszczone. No, obejrzyjmy sobie ten most. Bo Włocławek to jest tam, gdzie jest tama i możliwe, że ta tama jest po to, żeby czegoś nie było widać. Zobaczmy. Zobaczcie, takie domki są z taką, o, taką piękną rzeczą, są w Norwegii. Norweski domek w Polsce? I w ogóle zobaczcie, jakie piękne latarnie. No, a tutaj most. To znaczy co, umiemy robić takie rzeczy, a nie potrafimy robić... A może po prostu powódź zerwała mosty i trzeba było na szybko coś pobudować. No, ale widać, że tutaj jest... że chyba był kiedyś inny most, bo tutaj jest piękna podbudowa zrobiona. Drzewa są, aczkolwiek młode. Bardzo młode. Zobaczcie, że to ledwo, ledwo co odrasta. Takie małe choineczki. Więc jeżeli mamy 1865 rok, to znaczy, że katastrofa mogła się tutaj wydarzyć kilka lat wcześniej. Ale nie widać przewróconych drzew, prawda? No chyba, że to nie jest z tego roku. No, w pewności nigdy nie mamy, czy te zdjęcia są dobrze wydatowane. No dobrze, dalej. Co tam na świecie się działo? A, wojna secesyjna, to jest 21 marca. Zwycięstwo wojsk Unii. Trwa ta wojna secesyjna, o której mówią Amerykanie, że to nie do końca była taka jak... z Petersburgiem. No zobaczcie, ta wojna secesyjna także była pod Petersburgiem, co jest ciekawe. No ale było też... Co robiła w ogóle wojna secesyjna pod Petersburgiem, jak sądzicie? Bo ja nie znam za dobrze. W ogóle nas słabo uczą o wojnie secesyjnej, założyliście. O, popatrzcie, zaraz potem powstał niemiecki koncert chemiczny, BASF. No proszę. No a potem już wygrane wojsk, coś tam, coś tam. Zobaczcie, jakaś taki na wiosnę bardzo dużo rzeczy się działo. Zaraz po tej dacie 23 marca. No proszę. Ale był też zamach na Abrahama Lincolna zaraz potem. Naprawdę bardzo dużo się działo w Stanach po 23 marca. A, no i zatonął statek. Zginęło 1200 do 1000. Jaka ogromna katastrofa, widzicie? Dlaczego on zatonął? Co się stało? Może właśnie go wichura przewróciła? Co tam się działo dalej? Aha, no i 10 maja schwytano prezydenta Konfederacji. Co to znaczy wymóg czystości krwi? Starych chrześcijan, czyli czystych i nowych. Co to są starzy, czyli czyści i nowi chrześcijanie? Wiecie, co, o co chodzi w Hiszpanii? A, potomków nawróconych. Czyli mamy znowu jakby stare społeczeństwo rdzenne, europejskie i tak jakby jakichś uchodźców, którzy przeszli na chrześcijaństwo. No dobrze, no to historia lubi się powtarzać.